Dzień dobry, kochani, Paulina Koziejowska. Zagadkowa Wyspa. Zapraszam szybciutko wszystkich przed telewizory. Jeżeli zastanawialiście się, co zrobić z dzisiejszym popołudniem, to ja mam dla was świetny pomysł, bo można na przykład powygrywać sobie pieniądze. Ktoś, kto wrócił już z pracy, sobie myśli, że nic dzisiaj nie zarobi. Okazuje się, że możesz zarobić kasę i to naprawdę całkiem niezłą, bo rozpoczynamy nasz program. Kochani, pierwsza zagadka już się na ekranie pojawiła. Trzeba odczytać nazwy dwóch państw. Pamiętajcie, że poruszacie się w obrębie tych poszczególnych prostokącików, żeby nie skakać z literkami z jednego prostokąta do drugiego, tylko i wyłącznie bawimy się literkami w obrębie tych czerwonych prostokątów. Kochani, w międzyczasie, jak wy będziecie bawić się literkami, ja przypomnę zasady naszego programu. Aby wziąć udział w naszym programie, trzeba mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać, dzwoniąc pod ten wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. A szczegóły, moi drodzy, znajdziecie oczywiście w naszym regulaminie na stronie www.łowcynagród.com. Kochani, co my mamy tutaj za dwie nazwy państw? Pierwsza nazwa, ale nam fajną muzykę reżyser dzisiaj serwuje, prawda? Może związana z moim outfitem, a być może związana z tymi państwami. Także zastanówcie się, bo być może to jest jakaś podpowiedź ze strony reżysera. Kochani, przeczytajmy sobie razem tutaj dwie nazwy państw. Lbegaj i Daani. No dobrze, jeżeli przed telewizorem jest ktoś, kto już sobie poradził, to tutaj już okrzyk ze strony reżysera jest, prawda? Także już chyba taka osoba powinna się w naszym studio pojawić, dlatego ja mam taką propozycję. Ja wybiorę razem z wami numer teraz do studia. Uwaga, jeżeli jest jedna osoba, to zapraszam. 704-304-304. Kochani, Lbegaj i Daani. Dwie nazwy państw i teraz trzeba sobie z tymi nazwami jakoś poradzić. Trzeba poprzestawiać te literki, ale ja myślę, tak jak reżyser, że już jest ktoś przed telewizorem, kto ma rozwiązanie. Tylko teraz to ktoś się pewnie waha, czy wybrać numer, czy nie. Ja ten numer podyktowałam, więc ja swoją powinność tutaj zrobiłam. Teraz czekam na telefon od jednej sprytnej osoby. No. Bardzo fajna ta muzyczka, reżyser mówi, fajna ta muzyczka. No super, testujemy jakieś nowe melodyjki w naszym programie. Ciekawa jestem, jak widzom się rozwiązuje zagadki przy tej melodii. No na razie chyba kiepsko, bo jeszcze nie słyszę telefonu, także chyba jeszcze nie ma przed telewizorem osoby, która by sobie z tymi państwami poradziła. Albo nikt nie chce tutaj do nas zadzwonić. Czekamy. Albo nikogo nie ma przed telewizorem. No są trzy opcje. Jest taka godzina, że może jeszcze być garstka osób, ale z minuty na minutę wiem, że widzów przybywa, więc ja bym na waszym miejscu, będąc już przed telewizorem, wykorzystała szansę, że już oglądam program, że już mogę wygrywać pieniądze, a inni jeszcze nie, bo może są w drodze do domu. Kochani, no tutaj mamy przeróżne jeszcze efekty specjalne, jakiś Tarzan nam się włączył. To nie wiem, czy to jest podpowiedź akurat ten Tarzan do tej zagadki, bo wiem, jakie to są państwa tutaj, także chyba tak niekoniecznie. Kochani, Lbegaj i Daani. No? Prosta zagadka, kochani. Rozgrzewamy się, także powinna już być przed telewizorem osoba, która sobie z tą zagadką poradziła, bo naprawdę tutaj nie ma nic w tej zagadce trudnego. Kolejne zagadki na nas czekają. Od razu powiem, że kolejne zagadki będą dużo trudniejsze, moi drodzy. Także teraz jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Czy ktoś taki już jest gotowy do odpowiedzi? Może, no, może do wybrania numeru, do tego, żeby tutaj chwilkę ze mną porozmawiać, żeby wygrać pieniądze. O, to jest myślę, że najsensowniejsze. Żeby zarobić pieniądze, dokładnie, bo to jest nasz program, żebyście mogli wygrywać kasę. Lbegaj, moi drodzy, tutaj mamy pierwszą nazwę państwa i drugą nazwę Daani. Czy jest przed telewizorem ktoś, kto już wybiera ten numer? 704-304-304. Moi drodzy, musimy się pospieszyć, dobrze? Także umówmy się, że chwila, moment i ja słyszę tutaj telefon. Bo tej zagadki nie będziemy jakoś długo trzymać. Jeżeli te zagadki geograficzne wam się nie podobają, no to co? No to po prostu zmienimy na jakieś inne nazwy geograficzne. Mnie się wydaje, że to są fajne zagadki, bo też troszeczkę trzeba
ruszyć tutaj, może palcem po mapie, może tak, bo trzeba mieć tę wiedzę geograficzną. Na pewno takim osobom się łatwiej tego typu zagadki rozwiązuje. Osobom, które dużo podróżują. Nie wiem, czy byliście w tych państwach, czy nie, ale kochani, wcale nie trzeba, reżyser mi mówi, powinna w tych państwach być, także nie opowiadaj tutaj ludziom, że trzeba mieć jakąś wiedzę na poziomie podróżnika, żeby tę zagadkę rozwiązać. No dobrze, wystarczy sprytnie te literki poprzestawiać. Państwa znane, także tym się nie przejmujcie. Jeżeli na początek wam nie przychodzi nic do głowy, to po prostu weźcie kartkę, weźcie długopis, bo widzę, że jest słabo, nie słyszę telefonu jeszcze, także troszeczkę jestem zaniepokojona, więc tutaj staram się wam jakoś pomóc. Bierzcie kartkę, długopis i starajcie się różne kombinacje porozpisywać. Poprzestawiajcie te literki, poprzekładajcie je i postarajcie się tę zagadkę rozwiązać. Jak ją tylko rozwiążecie, zapraszam tutaj do mnie do studia. Czekam. Jedna osoba. 704-304-304. I kto już jest gotowy? Kto już ma rozwiązanie? Kto już wie, jakie tutaj mamy państwa? Dwa państwa, dwa państwa. No, moi drodzy, szybciutko. 704-304-304 to jest ten numer, który powoduje, że do mnie za chwilkę ktoś do studia trafi. Możesz to być ty oczywiście, jeżeli masz rozwiązaną zagadkę, zapraszam, błyskawicznie. Ale chyba jeszcze nie jesteś gotowy, bo jeszcze nie słyszę ciebie tutaj w studiu. Gdybyś ten numer wybrał, to pewnie już bym cię usłyszała. Mam nadzieję, że jak się rozgrzejecie, to będziemy za chwilkę szaleć, prawda, po tych państwach, bo ja bym chciała jednak troszkę tych zagadek pograć, bo to są naprawdę fajne, sympatyczne zagadki. Możemy sobie wyobrazić, jak jest w jakimś kraju od razu, możemy sobie poczytać coś o tym kraju, jak nas zainspiruje. Także moi drodzy, nie chciałabym tego typu zagadek dzisiaj na razie zmieniać. Może za chwilkę, może po tych zagadkach rozgrzewkowych coś zrobimy na spostrzegawczość, ale teraz i jeszcze bym chciała, żeby reżyser został przy tych zagadkach z państwami, tylko że jeśli rzeczywiście nie będzie telefonu, no to pokażemy rozwiązanie i zmienimy kategorię, ale udało się. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Jaka jest odpowiedź? Belgia i Dania. Belgia i Dania, no oczywiście, że tak, pewnie, że tak, także gratuluję serdecznie, pani wygrywa pierwsze pieniądze w naszym dzisiejszym programie i my możemy spokojnie lecieć dalej. Zobaczymy, gdzie teraz reżyser nas zabierze. Z Belgii i Danii przemieścimy się do... No właśnie, gdzie się przemieścimy? Gdzie się przemieścimy, panie reżyserze? Czy no, reżyser mówi, że nie powie przecież, gdzie się przemieścimy, bo to jest w gestii naszych widzów. No dobrze, to w takim razie mamy tutaj znowu dwa państwa, troszeczkę więcej tych literek do przestawiania, ale myślę, że sobie ktoś z was z tą zagadką poradzi, także ja jestem dobrej myśli, bo naprawdę fajne te zagadki są z państwami. Przeczytajmy sobie może te nazwy. Chcze i Kuraina. Kuraina. Dużo literek, kraśliwe, może kraina kur, Kuraina. No dobrze, na pewno nie jest to kraina kur, tylko jest to jakaś nazwa własna, jakaś nazwa państwa. Trzeba zastanowić się, prawda? Może z tej Europy reżyser nas nie zabrał, bo byliśmy w Europie. Mam nadzieję, że cały czas w tej Europie jesteśmy, bo jak tylko nas z Europy zabiera, to od razu robi się trudniej, ale my dopiero się rozgrzewamy, także przypuszczam, że reżyser został na naszym kontynencie, że nigdzie się nie przemieszczamy dalej, nie lecimy za daleko, tylko po prostu zostajemy tutaj w naszej Europie. Kochani, jeżeli ktoś z was będzie miał rozwiązaną zagadkę, to niech pamięta o tym, żeby się nie zastanawiać, tylko błyskawicznie wybierać numer do mojego studia, bo tutaj każda minuta, każda sekunda nawet bym powiedziała, działa na waszą niekorzyść, bo ktoś może chwycić telefon przed wami, wybrać numer, wpaść do studia i zarobić pieniądze. Także jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, która ma pomysł, jak tę zagadkę rozwiązać, to 704-304-304 to jest numer, który prowadzi tutaj do mnie, do mojego studia. Chcze i Kuraina to są dwie nazwy własne, dwie nazwy państw. I teraz waszym zadaniem jest poprzestawiać te literki w taki sposób, żeby odczytać te państwa. Ja tutaj, kochani, na was czekam. Numer telefonu znacie, wszystko wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że jesteście uzbrojeni w kartki, w długopisy i teraz bawicie się tymi literkami i staracie się odczytać dwie nazwy państw. Przestawiamy literki w obrębie poszczególnych, pamiętajcie, prostokącików. Także nie przekładamy literek z jednego prostokąta do drugiego, tylko w obrębie tego prostokąta i bawimy się literkami, a potem, jeżeli to rozwiążemy, to zapisujemy sobie nazwę tego państwa i biegniemy dalej do tej Kurainy, do tej krainy kur, kochani. No, 25 zł to jest nagroda, którą
za chwilkę ktoś pewnie z tego studia zabierze, a może pani? Bo jeżeli nie ma innej osoby przed telewizorem, to ja szybciutko panią tutaj zapraszam ponownie do mojego studia. 704-304-304. Mam nadzieję, że jeżeli pani ma rozwiązanie zagadki, to już pani wybrała ze mną ten numer. Czekamy chwilkę. Jedna osoba, kochani. Jedna osoba. Chczej Kuraina. Kto? Kto jest ekspertem od takich zagadek? Bo tutaj trzeba z jednej strony mieć wiedzę geograficzną, ale mnie się wydaje, że bardziej to trzeba mieć taki wrodzony spryt, żeby umieć tymi literkami się pobawić, żeby te literki umieć w jakiś taki sprytny sposób przestawiać. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie jakoś szybciutko te zagadki rozwiązywać. Troszkę czasu widzę, że potrzebujecie, bo z pierwszą zagadką też chwilkę musiałam zaczekać, ale warto było, bo zdarzyło się tak, że pani wpadła do studia, mimo że już się zastanawiałam, czy zagadki przypadkiem nie zmieniać na inną. No te zagadki literowe rzeczywiście chyba jednak wymagają czasu od nas. To nie są może zagadki takie, które można rozwiązać w 5 sekund na kolanie. Tutaj nie mamy żadnych, zobaczcie, linii pomocniczych. Jak mamy te linie pomocnicze, to nieraz zagadki rozwiązujecie dosłownie błyskawicznie. Wydaje mi się, że to jest takie nawet przechodzenie z jednego pokoju do drugiego, wtedy rozwiązujecie już tę zagadkę. Tutaj, moi drodzy, jak mamy te zagadki bez tych linii pomocniczych, to jest odrobinę trudniej. No i mamy tutaj państwa, także troszkę jednak też ta wiedza geograficzna, ale na pewno znajdzie się osoba, która rozwiąże tę zagadkę na 100%, kochani. Musi się udać, musi się udać. 704-304-304, kochani, 25 zł dla... Kochani, czekam. Czekamy. 704-304-304 to jest ten numer. Uwaga. Czekamy. No szybciutko, moi drodzy. O, dzień dobry, jest telefon. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam pana. Jaka jest odpowiedź? Ukraina. Brawa, brawa, brawa dla pana. No i tak jak przypuszczałam, reżyser nas z Europy nie zabrał. Pieniążki są już pana, już do pana fruną lecą. Nie wiem, jak daleko pan jest od Warszawy, ale na pewno niebawem te pieniądze się u pana znajdą. Moi drodzy, kolejna zagadka z Czech i z Ukrainy. Musimy się gdzieś przemieścić szybciutko do kolejnych państw, ale gdzie? Zobaczymy, czy to znowu Europa, czy jakiś inny kontynent. Nic reżyser nie mówi, nic nie mówi, no ale ja mam nadzieję, że Europa. Kochani, no Jezu, już mi się nawet, powiem wam szczerze mówiąc, że nie chcę czytać. Reżyser nasz tak te literki przestawia, żeby było to chyba bardzo trudne do wymówienia. No chyba siedzi tam i się śmieje ze mnie, że Paulinka, poćwicz dykcję troszkę, bo tutaj te literki jakoś ciężko ci wychodzą. Dlatego ja nie będę czytać tych nazw, umówmy się tak. Moi drodzy, wy cały czas miejcie pod ręką kartkę, miejcie pod ręką długopis i postarajcie się rozszyfrować tę zagadkę. Bierzecie długopis, przestawiacie literki i rozwiązujecie. 704-304-304 to jest numer, który tutaj do mnie, do studia, za chwilkę kogoś z was zaprowadzi. Zobaczcie, dwie osoby już zaprowadził, jeden, jedna pani, jeden pan, także mamy remis, zobaczymy, kto za momencik tutaj do studia do mnie wpadnie. Numer telefonu znacie, a jeszcze ja powiem może jedną bardzo ważną rzecz, moi drodzy, że ten numer telefonu wybieracie i z telefonów stacjonarnych, i z telefonów komórkowych, także to jest jeden numer, który tutaj do mnie, do studia prowadzi. Także, moi drodzy, pamiętajcie, że tutaj nie jest coś takiego, że jakiś jeden numer dla stacjonarek, drugi dla telefonów komórkowych. Jeden numer, żeby wam jak najłatwiej było tutaj do nas wpaść do studia, a do studia można bardzo łatwo się dostać, zwłaszcza, kochani, przy tych zagadkach na początku programu, kiedy jest bardzo mało osób przed telewizorami. Dlatego, jeżeli ktoś dzisiaj jest w domku, jest taka pogoda, że chyba kilka osób w tym domku postanowiło zostać. Myślę. Gdybym ja nie musiała, szczerze mówiąc, powiem wam, wychodzić do pracy, też bym siedziała w domu. Nawet nie chciałabym iść na jakieś zakupy wychodzić, czy na siłownię, bym po prostu siedziała w domu, bo bym oglądała jakiś film. No a wy mam nadzieję, że nie oglądacie filmu, tylko oglądacie teraz nasz program i że za moment usłyszę trzecią osobę. No dwie osoby są przed telewizorem i właśnie nas teraz oglądają, także jakaś tam konkurencja jest. To jest program na żywo, więc jeżeli chcecie wygrać pieniądze, to teraz, bo za chwilkę będzie za późno, bo będzie coś innego na antenie, także...
trzecia zagadka na antenie, moi drodzy, 704-304-304. Kto ma pomysł, kto już wie, jakie tutaj są państwa? Dwa państwa. Pamiętajcie, że poruszamy się w obrębie poszczególnych, kochani, prostokątów, czyli na górze mamy jeden prostokąt, na dole mamy prostokąt drugi, przemieszamy te literki w obrębie prostokącików i już z odpowiedzią wpadamy do mojego studia i zarabiamy kolejne pieniądze. Kto pierwszy, pamiętajcie, ten lepszy, moi drodzy. Także jeżeli jest już trzecia osoba przed telewizorem, która chce pieniążki zarobić, to szybciutko zapraszam. Jest kolejna osoba? No, uwaga. Czekamy. 704-304-304. Jedna osoba, uwaga. O, jest telefon, jak szybko. Dzień dobry. Dzień dobry, Niemcy. Witam. Niemcy i Włochy. O, super, super. Brawo. Gratuluję serdecznie. Kolejne pieniądze oddane. Kolejna zagadka może zostać za chwilkę wyświetlona na naszym ekranie i na waszym też tym samym. Także lecimy dalej z Niemiec i z Włoch. Przenosimy się do kolejnych państw. Jak na razie było europejsko. Zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno jest więcej literek. Ojej. I to dużo tych literek. Zobaczcie pierwszą nazwę. Nawet reżyser musiał nam zmniejszyć te literki, żeby poradzić sobie z zagadką. Tyga. Nie będę tego czytać. Naprawdę, moi drodzy, to jest ponad moje siły, żeby tę zagadkę z wami czytać. Bierzcie kartkę, długopis. Nieźle wam idzie. Naprawdę świetnie bym powiedziała nawet. Trzy już zagadki rozwiązane. Troje zwycięzców, dwie panie, jeden pan. Teraz jakiś pan wypadałoby, żeby do studia się dostał. No ale jeżeli będzie to pani, no to nie powiem, że będę niezadowolona. Będę bardzo zadowolona. No im więcej pani wygrywa, tym lepiej, prawda? Mamy więcej pieniędzy wtedy. Ale oczywiście każdą osobę tutaj z przyjemnością ugoszczę na mojej pięknej plaży. Mam nadzieję, że jest ktoś przed telewizorem poza trzema osobami, które rozwiązują zagadki, że chociaż jeszcze z trzy osoby są, żeby tak nas chociaż z sześcioro było. Ja wiem, że jest kilka osób przed telewizorami o tej porze. Jest godzina jeszcze nie ma, zobaczcie, godziny 17, dopiero jesteśmy 15 minut tutaj na antenie, a już trzy zagadki za nami, moi drodzy. Także naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie nam idzie. Jeszcze jedna osoba, teraz szybciutko, bo chciałabym już też przejść do tych zagadek trudniejszych. Naprawdę, chciałabym przejść do tych zagadek za dużo większe pieniądze. A będą takie zagadki w naszym dzisiejszym programie. Widziałam, reżyser mi pokazywał te zagadki, także będą bardzo fajne zagadki, które na dzisiaj przygotował. Będą te zagadki właśnie związane z tymi państwami. Jeszcze troszeczkę się pobawimy, jeszcze popodróżujemy do różnych państw. Troszkę się pobawimy w spostrzegawczy osoby, takie sokoły się pobawimy, no bo ten sokoli wzrok przy tych zagadkach na spostrzegawczość trzeba mieć. No i jak zdążymy, to jeszcze będzie filmowo odrobinę. Także, moi drodzy, na razie zagadki związane z państwami. Czy jest przed telewizorem ktoś, kto chciałby już teraz wybrać numer, tylko się waha? Ja ten numer wybiorę z taką osobą. 704-304-304. Moi drodzy, szybciutko. Co to za dwie nazwy tutaj są? No. Co to za dwa państwa? Kochani, uwaga. 704-304-304. Ten numer prowadzi tutaj do mnie do studia. I kto będzie pierwszy? Kogo jako pierwszego zaprowadzi do mojego studia ten numer telefonu? Uwaga. Kochani, czekamy. Jedna osoba. No. Szybciutko. Dwie nazwy, dwa państwa tutaj mamy i waszym zadaniem jest odczytanie tych państw. Przestawiacie te literki, bawicie się tymi literkami i rozwiązujecie zagadkę. Mam nadzieję, że już teraz ktoś tam te literki przestawia. Ja widzę, że tutaj zdecydowanie więcej tych literek jest. To nie są już tak proste zagadki, jak te, które graliśmy na początku, ale mam chociaż nadzieję, że państwa są proste, że są to państwa jakieś znane, a nie, że reżyser wyjechał z nami z
Europy na przykład i gdzieś się przenieśliśmy do Ameryki Południowej na przykład, albo do Ameryki Środkowej, gdzie są jakieś te kraje wyspiarskie i naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko to wszystkie kraje znać, więc mam nadzieję, że zostaliśmy w Europie. Albo jeżeli się gdzieś wybraliśmy na inny kontynent, to przynajmniej, że jakieś znane państwa na tym innym kontynencie za chwilkę okaże się, że odwiedzamy. No bo my już te państwa zwiedzamy, tylko my nie wiemy jeszcze, gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że ktoś z was za chwilkę mnie o tym poinformuje. Moi drodzy, 704-304-304 to jest numer, który tutaj do mnie do studia prowadzi. No i uwaga, kto wygrywa pieniądze? 704-304-304. Troszkę wolniej ten numer podyktowałam, bo reżyser mówi: Paulina, tak szybko ten numer dyktujesz, że ludzie nawet nie zdążą wstukać w klawiaturze tego numeru. No mam nadzieję, że teraz ktoś już ten numer wystukał i że za momencik usłyszę tę osobę tutaj w studio. Czekamy. I... jedna osoba? No. Czekam. Kochani, mam nadzieję, że tam jesteście. Pewnie, że jesteście, tylko szukacie teraz tych państw. Przestawiacie te literki. Bawicie się tymi literkami. No i... Oj, mamy telefon. Dzień dobry, witam. Ale śmieszne. Argentyna, Australia. Jakie mamy tutaj państwa? Jeszcze raz, bo nie słyszałam. Argentyna, Australia. Argentyna i Australia. Brawa, no brawa, brawa, brawa. Gratuluję serdecznie. Argentyna i Australia. Czyli okazuje się, kochani, że mamy tutaj dwa państwa niezwiązane z Europą. No, daleko żeśmy się wybrali, ale na całe szczęście Argentyna, znane państwo. Zobaczymy, co będzie za chwilkę. Gramy teraz troszkę już trudniejszą zagadkę. Mam nadzieję, że za większe pieniądze. Tak, zgadza się, za 50 zł, ale trzy nazwy trzeba odczytać. Pamiętajcie, kochani, że musicie mi podać trzy nazwy. Nie możecie mi podać dwóch nazw, tak jak przy poprzednich zagadkach, tylko trzy nazwy. Jeśli jest przed telewizorem osoba, która za momencik tutaj do mojego studia wpadnie, no to niech pamięta o tym, że muszę usłyszeć kompletną odpowiedź, żeby wręczyć pieniądze, bo nie mogę wręczyć 20, na przykład 5 zł za jedno państwo albo za dwa państwa. Trzy państwa mówisz? Wygrywasz 50 zł. Nie musisz czekać. Jeżeli masz odpowiedź, już nawet może spojrzałeś na te literki i jakoś przyszło ci do głowy to państwo, to dzwoń. Chociaż reżyser mówi: Paulinka, hola, hola, no bez przesady, tak szybko to pewnie nikt nie działa. Ja też tak myślę, ale myślę, że ludzie już teraz rozwiązują zagadkę i może ktoś już jedno państwo ma, to jeszcze dwa. Trzeba przestawiać te literki. Pamiętajcie, żeby się skoncentrować, skupić na jednym państwie. Mieć odpowiedź i potem biec dalej do drugiego i do trzeciego. Czekam. Ka. To jest ciekawe, czy coś amerykańskiego tutaj będzie znowu, czy związanego... Z. Kochani, szybciutko, jedna osoba. 704-304-304. No, moi drodzy, szybciutko. Dobra, słuchajcie, a zaryzykuję i przeczytam te nazwy. Spróbujmy razem przeczytać te nazwy. Iastaur. No mnie się to z jakimś dinozaurem kojarzy. Iastaur. Dinozaur jakiś. Iastaur. Jadzwezsy. To jest druga nazwa.
Kochani, trzecia nazwa to Pilfni. Ja się troszeczkę boję. Czyż się pyta, czego się boisz? Ja się boję tego. Czego ja się boję? Zapomniałam, bo tutaj reżyser coś mi mówił. Boję się, o, wiem, czego się boję, kochani, bo ostatnio graliśmy przez chwilkę zagadkę, gdzie wyjechaliśmy sobie do Ameryki Południowej, do Australii. No i teraz się boję, że jeżeli dalej jesteśmy w tej Ameryce, na przykład Południowej albo Środkowej, to że właśnie reżyser dał jakieś mało znane państewko. Argentyna, super, że dał Argentynę, bo każdy wie, że w Ameryce Południowej jest Argentyna, Brazylia, Peru. Tego typu kraje oczywiście, że kojarzymy, ale teraz jest problem, bo jeżeli reżyser dał jakieś państwo z Ameryki Środkowej, no wiemy, że tam jest co, Jamajka, jest Kuba, ale moi drodzy, są też jakieś takie mało znane państewka, które niekoniecznie musimy znać. Reżyser mówi, spokojnie Paulinka, nie martw się, na pewno widzowie sobie z zagadką poradzą, już się tak nie zamartwiał. O, i znowu jest ta fajna muzyka. Ona, nie wiem, czy wam pomaga, czy nie, ale chyba reżyserowi się ona bardzo spodobała. Coś widzę, że ta melodia, o tak, słyszę, że mu się spodobała ta melodyjka, także musicie, kochani, to zaakceptować, bo to on reżyseruje program. Ale wy też reżyserujecie w pewnym sensie program i to nawet w dużym sensie, bym powiedziała, bo od was zależy, ile zagadek rozegramy. Różnie jest w programach naszych. Nieraz gramy 10, nieraz 12, nieraz 7 zagadek. Naprawdę różną ilość tych zagadek możemy rozegrać. A wszystko zależy od was, bo jak szybko rozwiązujecie zagadki, jak zagadka się pojawi, to chcemy, żeby ktoś ją rozwiązał. Bardzo rzadko się zdarza, że zagadkę chcemy zdejmować, moi drodzy. No chyba, że rzeczywiście widzimy, że jest jakiś problem z zagadką, to wtedy ją likwidujemy. No jeżeli już zaczyna się jakieś odliczanie i dalej nie słyszymy tego telefonu, no to trzeba zagadkę nieraz zmienić na jakąś inną. Ale mam nadzieję, że nie w dzisiejszym programie, moi drodzy. Także szybciutko, jeśli jest ktoś tam przed telewizorem, kto ma pomysł, kto już ma nazwę tych trzech państw, to zapraszam do mnie tutaj do studia. Iasaur. Przekręcamy te literki. Zastanówcie się, co by było, gdyby na przykład literka S była pierwsza, a co by było, gdyby literka T była pierwsza. Najważniejsze przy tych zagadkach, moim zdaniem, jest znaleźć pierwszą literkę. Jak już pierwszą literkę znajdziecie, to myślę, że potem już pójdzie jak płatka. Tylko trzeba właśnie tę pierwszą literę znaleźć, a to wcale nie jest takie proste. Kto z was sobie poradzi? Czekamy, szybciutko. Jedna osoba jest mi potrzebna. Kto to będzie? Kto da radę? Kto sobie poradzi z tą zagadką? No? Szybciutko, kochani. 704, 304, 304. Reżyser mówi, że coś ciężko jest. No ciężko jest. Jeszcze wiesz, dałeś moim zdaniem muzykę, która widzów rozprasza. O, reżyser się zdenerwował. 10 chwil nam daje. Było fajnie, było wesoło, fajna melodyjka, wszystko super. A tutaj się okazuje, że reżyser zaczyna nas poganiać. No ale nie dziwię się reżyserowi, bo mamy mnóstwo zagadek, tak jak wam mówiłam. Dzisiaj w programie dla każdego coś miłego się znajdzie. Także my musimy sobie troszeczkę ten czas też podkręcać, więc jeżeli nikt z was w ciągu 10 chwil nie wpadnie do mojego studia, chociaż mam nadzieję, że coś takiego nie będzie miało miejsca, ale gdyby na przykład jakimś cudem tak się stało, to my zmieniamy za 10 chwil zagadkę. Jak pojawi się tutaj zero, pokazujemy rozwiązanie i zmieniamy zagadkę. Widzę, że te chwilki nie są takie jakieś długie, to są błyskawiczne na chwilę, już tylko 9, więc ja może, żeby nie ryzykować, nie czekać, wybiorę z wami numer do studia. 704 304 304. I kochani, 50 zł dla? No dla kogo? Kto sobie z tą zagadką poradzi? Osiem. No, czas nam się kurczy, ale powiedziałam, że to będą chwile błyskawiczne, także za momencik zobaczymy tutaj zero. Mam nadzieję, że
nie dojdzie to jednak do skutku, że wcześniej usłyszę telefon od kogoś z was, bo oczywiście do studia możecie wpadać już teraz, nie czekajcie do zera. Teraz szybciutko zapraszam do mojego studia przygotowane osoby. Kto już wie? Kto już wie, o jakie państwa tutaj chodzi? 7-0-4-3-0-4-3-0-4. Jedna osoba? No i uwaga! Siódemeczka, może ta siódemeczka będzie szczęśliwa dla kogoś, także ja bym proponowała, żebyśmy właśnie teraz ten numer wybrali przy tej siódemce. Zobaczcie, jak te chwile szybko nam zlatują. Było 10, już tylko 7. 704, 304, 304. Ale to już piąta zagadka, moi drodzy, w dzisiejszym programie, także mam nadzieję, że ktoś wykorzysta szansę. Ja jestem spokojna, bo jest kilka osób przed telewizorem, które te zagadki chyba potrafią rozwiązywać, bo cztery osoby już wygrały pieniądze, także teraz czekam na kolejnego gracza. Kto to będzie? Kto wie? Jedna osoba jest mi potrzebna teraz. Czekamy. No i 7 chwilek, kochani, szybciutko. Jedna osoba. O, już tylko 6. Zobaczcie, ja mówię 7. Reżyser już podkręca tempo, już mówi, że tylko szósteczka. Tylko 6 chwil nam zostało. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna teraz. Moi drodzy, szybciutko, błyskawiczna decyzja. Wiesz, o co chodzi? Wybieraj numer. I uwaga, kochani, 6 chwilek, szybciutko, czekamy. Jedna osoba. Błyskawiczna decyzja, wiesz, o co chodzi? Wybierasz numer do mojego studia teraz. Masz 3 nazwy, tylko właśnie bardzo proszę, żeby do studia wybierała numer osoba, która ma te 3 nazwy. Piąteczka, 5 chwilek. Moi drodzy, szybciutko, 3 państwa. Ja wiem, że tutaj może być problem, bo te nazwy są dosyć długie, a na dodatek jeszcze sytuacja wygląda tak, że pewnie reżyser dał jakieś bardziej wyszukane nazwy. To nie są tak proste państwa, jakie graliśmy na początku, typu Czechy, Ukraina, Dania czy Belgia. Tutaj na pewno mamy do czynienia z trudniejszymi państwami, może z mniej znanymi. Na dodatek więcej literek, 3 nazwy trzeba odczytać, także jest trudnie. Ale kochani, mamy 5 chwilek, także wszystko może się jeszcze wydarzyć. Ja zapraszam tutaj do mnie do studia osobę, która już wie, która już ma te 3 nazwy. Najlepiej te nazwy oczywiście mieć zapisane na kartce, żeby o żadnej przypadkiem nie zapomnieć, bo może się zdarzyć, że o jakiejś nazwie zapomnicie. Dlatego miejcie te nazwy wypisane na kartce i jak zadzwonicie, wpadniecie tutaj do mnie do studia, to po prostu z tej kartki te nazwy przeczytacie. Kochani, 704, 304, 304. Czy ktoś wybiera ten numer? Ja jestem pewna, że ktoś za chwilkę się ucieszy. Jestem przekonana, że ktoś tutaj do studia za momencik wpadnie. Jedna osoba, musi się to wydarzyć. 4 chwile, nie czekajcie do zera, moi drodzy, bo ja wiem, że wy tak lubicie do tej ostatniej chwili czekać, ale nie dzisiaj, nie teraz. Szybciutko, bo kto z was może uprzedzić? Ktoś może przed wami wybrać numer. 704, 304, 304 i uwaga! Kto tu wpada? Jedna osoba! Już tylko 4 chwilki nam zostały. Reżyser bardzo szybko to odliczanie jakoś się zrobił, ale tak jak mówiłam, mnóstwo zagadek na nas dzisiaj czeka, także ja nie mogę mieć pretensji do reżysera, bo on chce wszystkie zagadki zrealizować. 4 chwile. Jeżeli się nie uda, zmieniamy zagadkę. 3 chwilki. Uwaga. Kto tu wpadnie? Czekamy. Ostatnie 3 chwile. No. Czekam. 704, 304, 304.
i mamy trzy ostatnie chwile. Za momencik pojawią się dwie, jedna i pokazujemy rozwiązanie zagadki. To jest ostatni moment na podjęcie decyzji o wybraniu numeru. Tak, wiem, o co chodzi. Mam rozwiązanie, wybieram numer. Czy jest taka osoba? Dwie chwile zostały. To jest ostatni moment na wybranie numeru. 704-304-304. Trzy nazwy, tylko pamiętaj, że musisz mi podać kompletną odpowiedź, żeby nie wpadła do mnie do studia osoba, która na przykład ma dwie nazwy albo jedną nazwę, bo ja nie będę mogła wypłacić pieniędzy. Zapłacę osobie, pełnoletniej oczywiście, bo wczoraj miałam kilka telefonów od dzieci, także osoba, która do mnie dzwoni, musi mieć ukończone, pamiętajcie, 18 lat. No i co najważniejsze, musi mieć trzy nazwy państw. Zapisane na kartce, naprawdę. Oczywiście nie musicie mieć zapisanych na kartce tych nazw, ale tak dla pewności, żeby nie zapomnieć o żadnej nazwie. Bo jak wpadacie do studia, to jest kilka sekund i już muszę mieć od was odpowiedź. Już musicie od razu wypowiadać te nazwy. Także najlepiej od razu, jak wpadniecie do studia, mówcie, o jakie państwa tutaj chodzi. 704-304-304. Kochani, reżyser nas zaczyna już tutaj nawet jakimiś sygnałami stresować, że kończymy zagadkę, ale mamy ostatnią chwilę. Także definitywnie kończymy zagadkę. Jeszcze jeden moment. No i wiem, że wy na ten moment ostatni czekacie. To może teraz ktoś ten numer wybiera. 704-304-304. I... No, kochani, bo za chwilkę do trudniejszych zagadek przejdziemy. Także póki jeszcze ta zagadka jest tutaj z nami, wykorzystajcie ten moment. Ostatnia chwila. Kto tu wpadnie? Czekamy, za chwilkę pojawi się zero. Ja już słyszę, że reżyser zmierza do tego, żeby pokazać zero, bo szykuje kolejne zagadki. Także jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, to zapraszam. Kochani, szybciutko. No. I... Ostatni moment. Za chwilkę pojawi się tutaj zero i będzie za późno. Kto z was ma rozwiązanie? Kto już wie? Mamy zero? Ale absolutnie nie wyświetla jeszcze rozwiązania. Jeszcze czekamy. 704-304-304. Jedna osoba. Musimy poczekać na tego gracza. Ja muszę mieć pewność. Podyktowałam numer. Za chwilkę ktoś tu wpadnie. I uwaga, kochani, jedna osoba, bo mamy zero, ja muszę teraz cię usłyszeć. Czekamy. I jedna osoba, szybciutko. Kochani, muszę was usłyszeć teraz. Jedna osoba, uwaga. I? No i to jest ostatni moment, kochani, na to, żeby wybrać numer 704-304-304. Moi drodzy, reżyser powiedział, że za chwilkę wyświetla rozwiązanie. Na pewno nie odpuści żadnej z tych nazw, także na to nie liczcie. Czy jest jedna osoba, która ma kompletną odpowiedź oczywiście? Czy mamy zmienić zagadkę? Bo może widzowie też chcą, żebyśmy tę zagadkę zmienili, bo może nikt sobie nie poradził. Więc ja tej zagadki też nie chcę jakoś długo trzymać. Jeżeli jest ktoś, kto sobie nie poradził z tą zagadką, to może ją rzeczywiście trzeba zmienić.
No, bo mamy zero. Może jeszcze sekundkę poczekajmy. Może idzie jeszcze chwilkę, dobrze? Jeszcze momencik. Może ktoś sobie poradził z dwiema nazwami. Na przykład już prawie ma tę trzecią nazwę. A może jak zmienimy zagadkę, to nic nie da, bo ja wiem, że ty chcesz jeszcze jakąś zagadkę z państwami grać. No to wiesz, to nowe państwa, nowe literki. A teraz już może ktoś ma dwie trzecie pracy za sobą i teraz już tylko trzecią nazwę rozszyfrowuje i za chwilkę tutaj do mnie do studia wpadnie. Także może jeszcze powinniśmy dać kilka sekund. Może trzy takie chwilki ode mnie. Trzy? Dwa? No, kto się za chwilę ucieszy, kochani? Trzy państwa, jakie to są? To jest ostatni moment, żeby wybrać numer 704, 304, 304. Taka dogryweczka, reżyser dodatkowo zgodził się dać te trzy chwilki. Ale uwaga, ja muszę teraz cię usłyszeć. Muszę liczyć dalej. Jeden. I... Uwaga, to jest program na żywo, moi drodzy, ostatnia chwila na tę zagadkę to jest. To jest ostatni dzwonek, ostatni moment. Kto tu wpada? Kto wygrywa 50 zł teraz? No? Ktoś rozszyfrował? Ja się zastanawiam, czy to nie są jakieś nieznane państwa. Nad tym się zastanawiam i tego się właśnie bałam przy tej zagadce. I chyba tak jest, bo nie słyszę telefonu. Nie wiem, może to trzecie państwo jest jakieś dziwne. No któreś musi być jakieś dziwne, jakieś skomplikowane, no bo nie słyszę telefonu. Przy jakoś w poprzednich zagadkach szybciej ten telefon słyszałam. A tu cisza, no. Nie wiem, co mam zrobić. Słuchajcie, no nie wiem, czy zmienię. Jeżeli zmienimy zagadkę, to ja mam taką propozycję, żebyśmy dali zupełnie inne zagadki, już nie związane z państwami, bo to, że zmienimy tę zagadkę, to będzie bez sensu, jeżeli zmienimy ją na tego samego typu. Jedna osoba jest? Czekam. I... Słuchaj, no nie wiem, co mamy zrobić. Reżyser mówi, ty, Paulinka, podejmij decyzję, ale wiesz, no ja nie chcę podejmować decyzji. Bo jeżeli ktoś na przykład ma dwie nazwy, już teraz prawie, że ma tę trzecią, to ja nagle powiem, zmieńmy zagadkę i ktoś w tym momencie powie, o, mam trzecie państwo i by właśnie wybierał numer, także może jeszcze raz powolutku ten numer podyktuję i jeśli jest jedna osoba przed telewizorem, której się udało, to zapraszam. 704 304 304 i uwaga, teraz muszę cię usłyszeć, kto to będzie? Uwaga,
704 304 304. Jedna osoba. Kto tu wpada? Kto wygrywa te pieniądze teraz? No kochani, kto się ucieszy? Kto wie, jakie to są państwa? Czy mamy naprawdę zmienić zagadkę? I? Czekamy. No szybciutko, kochani, jedna osoba. Ja nie wiem, co się dzieje. Reżyser powiedział, Paulina, ty podejmuj decyzję, co z tą zagadką. To ja mam propozycję, żebyśmy jeszcze sekundkę zaczekali. Jeszcze chwilę. Jeszcze moment. Jeszcze moment zaczekajmy. Może się uda. No? Kochani? Jedna osoba, uwaga! No, moi drodzy, szybciutko! Kochani, teraz jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Kto to będzie? I? Kochani, jedna osoba, bo reżyser już teraz mówi, dobrze, Paulina, ale musimy tę zagadkę kończyć, bo ja mam mnóstwo zagadek na dzisiaj przygotowanych, także to ja jeszcze podyktuję numer. 704 304 304. Musi się udać. Musi się udać teraz. No? I? Kochani? Czekamy. No, kochani, szybciutko. Jedna osoba jest mi potrzebna teraz.
Teraz żarty się już skończyły, bo reżyser słyszy, że chce kończyć zagadkę. Moi drodzy, szybciutko! Jedna osoba teraz! Trzy państwa, ktoś ma? Bo ja czuję, że jest przed telewizorem jedna osoba, chociaż która ma te trzy państwa. Takie mam przeczucie. No i? Ktokolwiek? Jedna osoba? I? Ja uważam, że ktoś tutaj do mnie do studia wpadnie, także poczekaj jeszcze sekundkę, dobrze? Wiem, że się denerwujesz, wiem, że za długo ta zagadka z nami tutaj jest, ale jak zmienisz zagadkę na tę z innymi państwami, to naprawdę będzie zdecydowanie trudniej ją rozwiązać, bo teraz ludzie już może kończą tę zagadkę rozwiązywać, a może ktoś wybiera właśnie numer. Poczekajmy, wiesz, że bardzo nie lubię, jak zagadkę zmieniamy bez zwycięzcy. Poczekajmy jeszcze sekundkę. Kochani, to jest program na żywo, dlatego takie nerwy, dlatego reżyser tutaj się denerwuje, co ma zrobić, bo kolejne zagadki na niego czekają. On chce te zagadki wrzucać, a nie słyszymy zwycięzcę. Czy jest jedna osoba, która sobie poradziła z tą zagadką, która ma trzy państwa? No. Uwaga. Czekamy. 704 304 304. Jedna osoba? I? Kochani, czekam. Jedna osoba? Czekamy. Jakie to państwa? Halo, dzień dobry. Więc podaję odpowiedź. Austria, Szwecja, Filipiny. Brawa. Brawa, brawa, gratuluję serdecznie. No i właśnie o to chodzi, wpadacie do studia, od razu mówicie, jakie to są nazwy państw. Gratuluję, na całe szczęście się udało, bo już mieliśmy zmieniać zagadkę, ale pan w ostatniej chwili rozszyfrował te państwa. Tak jak mówiłam, dobrze, że zagadki nie zmieniliśmy. Kolejna zagadka, moi drodzy. Kaslop. Cajerk. Nie, słuchajcie, tutaj jakieś straszne rzeczy się dzieją. Wszystkie cztery nazwy trzeba odczytać, tak. 50 zł. No, tak jak mówiłam, z zagadki na zagadkę będzie coraz trudniej. No, ale kochani, ostrzegałam was. Może tutaj jest o tyle fajnie, przynajmniej z tym ostatnim państwem, że tylko 5 literek, no ale już pozostałe normalnej długości, także... Nie jest to takie proste. Cztery państwa trzeba mieć, także tutaj definitywnie musicie te państwa zapisywać sobie na kartce, żeby o żadnym nie zapomnieć, żeby żadnego państwa nie pominąć, moi drodzy. 50 zł, 704, 304, 304. I czekamy. Jedna osoba wystarczy. Kto to będzie? Kto wie, o jakie tutaj
państwa chodzi, taką osobę szybciutko do studia zapraszam. Pewnie jeszcze nikt nie wie, bo to jest też taka godzina, taka chwila, kiedy zagadka się dopiero pojawiła, także pewnie teraz dopiero sobie te nazwy spisujecie na kartki i zastanawiacie się, jak te literki przekładać, żeby wszystko wyszło. Także ja bym poprosiła reżysera może, żeby dał nam taki czas na szukanie. Daj nam 5 chwilek i niech to będzie taki czas na szukanie, żeby widzowie mogli się zaprzyjaźnić po prostu z tą zagadką, żeby sobie przypisali na kartkę te literki i żeby w ciągu 5 chwil postarali się tę zagadkę rozwiązywać. Może nawet teraz nie wybierajcie numeru, bo dopiero zagadka się pojawiła, tylko postarajcie się w skupieniu tę zagadkę rozwiązać, dobrze? Kochani, 50 zł, 5 chwilek i to jest czas na szukanie.
Kochani, uwaga, bo mamy zero. Czy ktoś już rozwiązał zagadkę? Czy ktoś ma te cztery państwa? Komu się udało? Szybciutko. 704-304-304. I jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jaka jest odpowiedź? Polska, Grecja, Czechy, Rosja. Brawa czy nie brawa? Brawa. Reżyser mówi bardzo dobrze. Bardzo dobra odpowiedź. Kochani, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra odpowiedź i pan wygrywa 50 zł, a my biegniemy dalej do kolejnej zagadki. Moi drodzy, coś, mam nadzieję, że już innego, już niezwiązanego z państwami. Może właśnie ta zagadka na spostrzegawczość. A co my tutaj mamy? To 100 zł poproszę. Ojejku, jejku. Mamy tutaj literki do uzupełnienia. Wiesz co, albo nie, moment, bo widzę, że tutaj nie dość, że mamy literki, to mamy więcej tych państw, mało tych literek, to dajmy może tego naszego małego bonusa, żeby się ludziom chciało szukać, bo wydaje mi się, że to jest tego typu zagadka, że ludziom może się po prostu nie chcieć szukać za tak małe pieniądze. 1000 zł proponuję. Co ty na to? 100 zł, żeby była nagroda gwarantowana, następnie zadam ludziom 5 prostych pytań i wygrają nawet 1000 zł. Udało się, kochani, udało się, wynegocjowałam specjalnie dla was 1000 zł. Domyślam się, że jeszcze nikt nie ma odpowiedzi, że jeszcze nikt nie rozwiązał tej zagadki. Dlatego teraz, moi drodzy, szybciutko do dzieła. Podejdźcie do telewizorów i postarajcie się te nazwy państw odczytać. Najlepiej wziąć kartkę, długopis i uzupełniać te literki. Kochani, no to jest dużo trudniejsza zagadka, bo tam te literki po prostu mieliśmy wszyscy. A tutaj tylko trzeba było je poprzestawiać w odpowiedniej kolejności. Tutaj one są w odpowiedniej kolejności, ale jest ich jak na lekarstwo tych literek. Zobaczcie, w pierwszym państwie tylko 3 literki, w drugim tylko 2, w trzecim też tylko 2, w czwartym tylko 2. Naprawdę, moi drodzy, trudną zagadkę nam reżyser zaserwował. Nie ma nigdzie pierwszej litery. Ja nie wiem, jak wy macie tę zagadkę rozwiązać przy tak niewielkiej ilości liter. Naprawdę, powiem wam, że praca pracą, ale ta zagadka może się okazać nie do rozwiązania przy takiej ilości liter. Ja nie wiem, czy reżyser sobie zdaje z tego sprawę, czy on o jakichś literkach nie zapomniał, czy wszystkie literki, które miał pokazać, to pokazał. No mówi, że tak. Mówi, że wszystkie literki, które miał wyświetlić, to wyświetlił, ale to jest ich bardzo mało. Naprawdę chyba troszeczkę przesadziłeś. Coś mi się wydaje, że troszkę tych literek za mało dałeś tam. Reżyser mówi, że to jest zagadka dla ekspertów. Poza tym on mówi, że on reżyseruje program i on uważa, że tyle literek powinno wystarczyć. Gramy o 1000 zł. Powiedział, że dzięki temu on się zgodził na tego bonusa. Bo po prostu jest mało literek, także zagadka jest trudna, tak by się na tego bonusa nie zgodził. A tak gramy nawet o 1000 zł. Moi drodzy, numeru nie będę chyba dyktować, bo chyba jest za wcześnie, żebym ten numer podyktowała. Wydaje mi się, że teraz staracie się tę zagadkę pewnie rozwiązać, ale mam taką wskazówkę. Jak tylko będziecie mieli jedną nazwę, od razu sobie tę nazwę zapisujcie na kartce, żeby się nie okazało, że zapomnicie o pierwszym państwie, jak będziecie na przykład starali się odczytać czwarte czy piąte. Także zapisujcie sobie wszystko na kartce. To, co rozwiążecie, od razu niech na tę kartkę wędruje. Moi drodzy, i z tej kartki oczywiście przeczytajcie mi odpowiedź, tak jak pan na przykład, który przed chwilką wpadł do mnie do studia. Zobaczcie, szybciutko przeczytał pewnie z kartki właśnie te cztery państwa, które miał. Tutaj mamy 5 państw, ale jest trudniej. Dlaczego? Bo nie mamy literek. To literki my musimy uzupełnić. Tamte literki mieliśmy. Były one w innej kolejności. Moi drodzy, bardzo trudna zagadka. Ja nie wiem, czy reżyser naprawdę nie przesadził z tą ilością literek. No właśnie, wydaje mi się, że przesadziłeś. Reżyser mówi, że wszystko jest w porządku. No nie zgadzam się. Moim zdaniem tych liter jest za mało. Gdyby chociaż była pierwsza literka podana, tutaj... Przecież ile jest państw? No ja bym dorzuciła literki. Dorzućmy literki. Dorzućmy literki. Ale najpierw, zanim dorzucimy literki, to ja mam taką prośbę, żebyśmy podwoili stawkę. O, bo zobaczymy, czy ty się zgodzisz, bo potem powiesz, że dorzuciłeś literki. I że nie podwoisz stawki, daj 2000 zł. Nie, no ale nie, nie, nie. 2000 zł i literki. Ja nie mówię, żebyś jakoś strasznie dużo tych literek dał, ale żebyś dał kilka tych liter, żeby się dało tę zagadkę po prostu rozwiązać. 2000 zł i uwaga. No dobrze. Przy pierwszym widzę, że nic nie dorzuciłeś, bo były 3. Przy drugiej nazwie dałeś
pierwszą literkę, przy trzeciej nic nie dorzuciłeś, przy czwartej dałeś pierwszą literkę i nie wiem, chyba przy piątej jedną jakąś literkę dałeś, drugą literę chyba. No rzeczywiście kilka tych literek dałeś, no niedużo, trzy literki na pięć państw, to nawet nie dorzuciłeś do każdego państwa po literce. Słuchajcie, moi drodzy, no, 2000 zł. No. Czekamy. Jedna osoba. No kochani, szybciutko, 2000 zł. Dla? No, przypuszczam, że teraz wszyscy skoncentrowani, skupieni nad tymi kartkami, z długopisami siedzą i starają się zagadkę rozwiązać. Może zacznijmy rozwiązywać tę zagadkę od tych państw, gdzie mamy najmniej literek. Albo od tych państw, gdzie reżyser nam dał pierwsze literki, bo mamy tutaj ten punkt zaczepienia, także może nam łatwiej pójść rozwiązywanie tej zagadki, jeżeli właśnie zaczniemy od tych literek, od tych państw, gdzie mamy pierwsze litery. Tak łatwiej nam jest wtedy skojarzyć. Może właśnie od drugiego państwa zacznijmy, bo tutaj mamy najmniej literek i pierwszą literę podaną. I jeżeli rozszyfrujemy to państwo, od razu zapiszmy sobie na kartce. Potem ja bym rozwiązywała czwartą nazwę na waszym miejscu, bo znowu mamy tę pierwszą literę. I od razu bym też oczywiście zapisała sobie to państwo na kartce. Potem bym przeszła chyba do trzeciego państwa, bo też jest mało tych liter. No i potem zostajecie z tymi najdłuższymi państwami, czyli z pierwszą i ostatnią nazwą. I tutaj mogą się zacząć schody. Tutaj może być największy problem z zagadką. Może ktoś już ma ze dwie nazwy, ale dwie nazwy to jest mało. Ja muszę tutaj usłyszeć kompletną odpowiedź, moi drodzy. Tutaj nie ma jakiejś taryfy ulgowej, że reżyser mówi, a wystarczą trzy państwa, a wystarczą dwa, a wystarczą cztery. On chce usłyszeć wszystkie pięć nazw. Także tutaj taryfy ulgowej, moi drodzy, nie ma. Ja muszę tę zagadkę mieć rozwiązaną. Także podyktuję numer. Może ktoś już ma rozwiązaną zagadkę, może ktoś już ma pięć nazw. 704-304-304. Pięć nazw i uwaga, kochani, kto tu do mnie wpada do studia? Jedna osoba, bo może już ktoś taki przed telewizorem jest. Może się okaże, że wcale jakoś długo nie będziemy musieli czekać przy tej zagadce. Szybciutko, kochani, jedna osoba. 2000 zł można wygrać nawet. Bardzo duże, fajne pieniądze za zagadkę trudną. Geograficzną. Pochwal się swoją wiedzą, bo tutaj trzeba mieć wiedzę już definitywnie. Osoby, które nie znają państw, niech sobie tę zagadkę odpuszczą. Trzeba te państwa znać, trzeba te nazwy kojarzyć. Wtedy zagadka się łatwiej rozwiąże. Jedna osoba jest mi potrzebna, 2000 zł nawet płacę. Ale to się musi wydarzyć teraz. Jedna osoba, 704-304-304. I uwaga. Kogo tu usłyszę? Szybciutko. Nie mamy, moi drodzy, czasu. Pamiętajcie, że tutaj czas nas goni i naprawdę musimy szybko sobie z tą zagadką poradzić. Błyskawiczna decyzja. Kto ma rozwiązanie? No, moi drodzy, reżyser nam daje 3 minutki. Jeszcze nam dorzuci dwie literki i kończymy zagadkę, bo to jest taki sprawdzian po prostu, czy jest ktoś przed telewizorem, kto sobie z zagadką poradził, czy nie. I 4000 zł, ale kochani, za 3 minuty definitywnie kończymy zagadkę. Uwaga, zegar ruszył. Jeżeli ktoś z was nie ma żadnego państwa, to niech już sobie odpuści tę zagadkę, bo jest za mało czasu, żeby wszystkie 5 nazw odczytać. Jeżeli ktoś z was ma na przykład 3 państwa, no to jeszcze może się udać się rozwiązać tę zagadkę. Jeżeli macie 4, to szybciutko postarajcie się jeszcze tę piątą nazwę znaleźć. A jeżeli macie już 5 nazw, to nie wiem, na co taka osoba czeka. Niech błyskawicznie wybierze numer do studia, bo jeszcze tylko 2,5 minuty. A jeżeli jest taka osoba, która rozwiązała zagadkę, to ma przewagę nad tymi osobami, które tej zagadki jeszcze nie rozwiązały. 704-304-304. Kochani, to jest numer, który spowoduje, że za momencik tutaj do mnie do studia wpadniesz. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna i uwaga, kto to będzie? Kto ma pomysł? Kto wie,
O jakie tutaj chodzi państwa? Kto rozwiązał zagadkę? Kochani, szybciuteńko. Jedna sprytna osoba. Uwaga, 2 minuty i parę sekund. Bardzo szybko nam ten czas zleci. Od razu was uprzedzam, że ten czas nam zleci błyskawicznie. To jest 5 nazw, 5 państw. Muszę te państwa usłyszeć teraz tutaj na antenie. Minuta i 50 sekund nam zostało i gramy o 4000 zł. Bardzo duże pieniądze do wygrania. Minuta, 45 sekund. Moi drodzy, jedna sprytna osoba jest mi potrzebna teraz. Kto to będzie? Szybciutko. Uwaga. Błyskawiczna decyzja, 1,5 minuty. Jedna sprytna osoba. Czekamy. I... Ile mamy czasu? Bardzo mało. Zobaczcie, na dole jest zegar i te sekundy zlatują w błyskawicznym tempie. Minuta i 15 sekund. I kto to będzie? Kogo to usłyszę? Może jeszcze raz warto ten numer teraz właśnie wybrać, póki jeszcze jest czas. 7-0-4-3-0-4-3-0-4 i dostało nam 50 parę sekund. To jest czas na wybranie numeru, definitywnie. Już to nie jest czas na rozwiązywanie zagadki. Bardzo mało czasu nam zostało. Ostatnie sekundy, 45. I będziemy zaraz kończyć, kochani, tę zagadkę. No i dzwonek mamy, dzwonek. To jest informacja, że zagadka za 30 sekund znika z ekranu. Mam nadzieję, że ktoś z was zdąży wpaść tutaj do mojego studia teraz. 0,5 minuty. Jedna sprytna osoba. Uwaga. I 20 sekund. Kto to będzie? Kto ma rozwiązaną zagadkę? 14 sekund, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Kochani, kończymy. 3, 2, 1. Kogo słyszę w studiu? Uwaga. Czekamy. Jedna osoba. 4000 zł nawet. I kto wpada do studia? Teraz. Czekamy. I? Jedna osoba? No, kochani, szybciutko, kończymy zagadkę teraz. To tak sobie myślę, może daj jeszcze jakieś literki, bo ja mam tutaj te 4000 zł i ja bym chciała, żeby ktoś te pieniądze wygrał, naprawdę. Daj jeszcze jakieś literki albo, no wiem, że gramy o 4000, ale kilka literek możesz dorzucić. 8000 zł, ale literek nie dorzucisz, tak? No dorzuć jakieś literki. No... Kochani, ale tylko zobaczcie 3 chwile i nawet już reżyser powiedział, że mam nie odliczać, bo ja to robię za wolno, że on już będzie odliczał. 4000 zł jeszcze tutaj obok mnie, czyli w sumie mamy 8000 zł, ale definitywnie za 3 chwilki kończymy zagadkę. To jest ostatni moment na to, żeby tę zagadkę rozwiązać. Kto ma rozwiązanie, ten wybiera numer. Już tylko osoby, które mają rozwiązaną zagadkę, tutaj do mnie dzwonią, bo już nie ma czasu, kochani, na żadne tutaj dogrywki, na żadne rozwiązywanie zagadki w trakcie tych 3 chwilek. To jest czas na wybranie numeru. 7-0-4-3-0-4-3-0-4. 3 chwile.
to będzie? Kto sobie z tą zagadką poradzi? Kto ma te państwa? 8 tysięcy nawet do wygrania i uwaga, czekamy. Jedna osoba wystarczy. Ja tutaj tłumów nie potrzebuję, czekam na jedną sprytną osobę, która sobie z tą zagadką poradzi. Dwie chwile. No my już tego czasu mamy bardzo mało. Ja trzymam w rękach te pieniądze, ale za momencik, jeżeli się nie uda, to te pieniądze powędrują z powrotem do sejfu, a my biegniemy do zagadek na spostrzegawczość, które jeszcze na dzisiaj przeznaczyliśmy. I tak jak mówiłam, jeszcze coś filmowego, także nie wiem, czy my zdążymy wszystkie te zagadki zrealizować, bo troszkę nam się te zagadki z państwami przeciągają, ale za dwie chwile tę zagadkę kończymy. Czy się uda komuś wygrać nawet 8 tysięcy złotych? Za chwilkę to się okaże. Za momencik wszystko się wyjaśni. Muszę cię teraz tutaj usłyszeć. Jedna osoba mi wystarczy. 704 304 304. I uwaga. Ostatnie dwie chwilki. Już nawet jedna. Za momencik pojawi się zero i wtedy reżyser uzupełni te wszystkie literki. I nie będzie już wtedy tej zagadki. Wtedy też nie będzie 8 tysięcy złotych. Kolejne zagadki za 50 zł. Może jeszcze się jakaś zagadka trafi za 8 tysięcy, może za 5 tysięcy, ale moi drodzy, nie obiecuję. Nie wiem, nie wiem, czy zdążymy, czy nie zdążymy. Wiem, że za momencik prostsze zagadki się pojawią na ekranie, ale jeszcze przez chwilę ta zagadka, w której możesz zarobić nawet 8 tysięcy złotych, tylko musisz teraz wybierać numer do mojego studia. 704 304 304, to jest ostatni moment. I uwaga, kto tu wpada? Szybciutko. I jedna osoba. No i czekamy. Uwaga, moi drodzy, 8 tysięcy złotych nawet dla... Bo mamy zero. Ostatni dzwonek. Kto tu wpada? Szybciutko. No, kochani, jedna osoba. Uwaga. 704 304 304. I nawet 8 tysięcy złotych może powędrować do... Kochani, do kogo? Kto wie? Czekam. I jedna osoba, uwaga. No, szybciutko.
Ostatnia szansa. Po raz ostatni wybierzmy numer. 704-304-304. Kochani? Jedna osoba, ktokolwiek? $8000 nawet. Dla kogo? No, kochani, kto powalczy szybciutko? Nie mamy czasu, jedna osoba. Teraz. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Kto to będzie? Kto wie, jakie tutaj mamy państwa? 704, 304, 304. Tylko pamiętajcie, że ja muszę usłyszeć kompletną odpowiedź, więc jeśli ktoś ma cztery nazwy, to niech nie wybiera numeru. Tylko osoba, która ma wszystkie pięć nazw. Czy ktoś taki jest przed telewizorem teraz? Szybciutko. Jeszcze czekam. I 8000 zł nawet. Dla kogo? Czekamy. No. Kochani, to jest program na żywo. Kończymy zagadkę. Macie tutaj na tabliczce informację, że to jest koniec zagadki. Czekamy jeszcze na jedną osobę. Czy ktoś sobie poradził z tą zagadką? Pewnie dlatego, że ja muszę usłyszeć kompletną odpowiedź, jest z zagadką problem. No, ale nie możecie tutaj do mnie wpaść do studia, jeżeli znaczy możecie wpaść do studia, jeżeli macie cztery państwa, tylko że nie będę mogła z wami grać o 8 tysięcy, bo ja muszę usłyszeć wszystkie pięć nazw. Jedna osoba, ktokolwiek? Szybciutko, kochani, kto? 704, 304, 304. I uwaga. Czekamy. Jedna osoba. Kochani, czekam. I tyle, tyle.
Kochani, szybciutko, jedna osoba. Kochani, od razu wam mówię, że reżyser ani nie odpuści żadnej nazwy, ani nie da więcej kasy. Wiem za to, że za chwilkę kończymy tę zagadkę i po prostu uzupełni te wszystkie literki i zakończymy ją. Wtedy szansa na te pieniądze, które trzymam tutaj w ręku, czyli na 8000 zł, definitywnie przepadnie. Więc jeżeli jest przed telewizorem chociaż jedna osoba, która sobie z tą zagadką poradziła, kochani, to teraz. To jest ostatni dzwonek, to jest ostatnia szansa. Musimy definitywnie kończyć. Ktokolwiek? Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, cztery. I, kochani, jedna osoba teraz. Kto? Kto wybiera numer? Kto gra, kochani, o 8000 nawet? Kochani, szybciutko, jedna osoba teraz. I? Nie ma ani jednej osoby? Kochani, jedna osoba jest mi potrzebna. Szybciutko. I? Siedemset cztery, trzysta cztery, trzysta cztery. Kochani, no chyba nie ma ani jednej osoby, tak? Nie wiem, co mamy zrobić, moi drodzy. No, ja wiem, że jestem gotowa, żeby komuś wręczyć, kochani, te 8000 zł, ale chyba po prostu no, nie ma ani jednej osoby, która by sobie poradziła. Czekamy. 704, 304, 304. Dobrze, powiedz mi, ile jesteś w stanie dać nam czasu na tę zagadkę? Daj nam może, nie wiem, 5 chwil na przykład. No to daj nam kilka, nie wiem, minut czy coś, no bo żeby ludzie wiedzieli, bo ja już jestem, wiesz, gotowa, żeby z kimś grać o 8000 zł. Mam tutaj kopertkę z tymi pytankami. Ojejku, dwie minuty? No co ty, zwariowałeś? Tak mało czasu nam dajesz? Kochani, definitywnie to jest czas już tylko i wyłącznie na
wybranie numeru. Jeżeli nie masz rozwiązanej zagadki, to już tę zagadkę sobie odpuść. Już jej nie rozwiązuj, bo już jest zdecydowanie za mało czasu. To jest 1,5 minuty. Bardzo, bardzo mało czasu. Te sekundy nam biegną po prostu w błyskawicznym tempie. 8000 zł nawet do wygrania. I moi drodzy, kto sobie z tą zagadką poradzi? Minuta 20 kilka sekund, 704-304-304 i będziemy za chwilkę kończyć. Ja już jestem przygotowana, żeby z tobą zagrać o 8000 nawet. Kto wpada do studia w ostatniej chwili? Minuta i 10 sekund. Uwaga, jakie państwa tutaj są obok mnie? Muszę usłyszeć kompletną odpowiedź. Minuta. Szybciutko, kochani, jedna osoba jest mi potrzebna teraz. 50 kilka sekund. Kochani, 40 sekund, kto się za chwilkę ucieszy? Jedna osoba. No, uwaga, kogo tu słyszę? Ja już jestem przygotowana. Oj, 20 parę sekund. Kochani, 20 sekund i czekam, 15. Może po raz ostatni, 704-304-304, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, czekamy. I uwaga! Jedna osoba teraz. Szybciutko, uwaga! No i... Czekamy. Kto? Kto tu wpada? Czekam. Siedemset cztery, 304, 304 i nie widzą ludzie. Za trudne to jest. To są chyba jakieś mało znane państwa. Moi drodzy, musimy kończyć tę zagadkę. Definitywnie. Reżyser dał nam jeszcze te 2 minutki na wybranie numeru i ja tego telefonu nie słyszę tutaj w studiu. Także za sekundkę reżyser wyświetla rozwiązanie. Jeszcze raz ten numer podyktuję. 704-304-304. Czekamy. Uwaga. Jedna osoba. Kto to będzie? Musimy kończyć. 8000 zł nawet. Dla kogo? Kto walczy? Kto widzi? Kto wie, jakie to są państwa? Szybciutko. Jedna osoba jest mi potrzebna. Kto to będzie? Kochani, teraz! Ja muszę cię teraz tutaj usłyszeć. To jest ostatni moment, ostatni dzwonek na 8000 zł. Za chwilkę te pieniądze wrócą do sejfu, a my będziemy grać zagadki proste za 50 zł. To jest ostatnia szansa. Ja muszę cię teraz w studio usłyszeć. My już nie mamy czasu. Jedna osoba, nie mogę dłużej tej zagadki przeciągać, okazuje się. Reżyser mówi, Paulina, po raz ostatni podyktuj numer telefonu i czekamy na zwycięzcę. 704-304-304. 8000 nawet do wygrania. Dla kogo?
No, kto za chwilę się ucieszy? Uwaga! Moi drodzy, czekam. 704-304-304. No i? Jedna osoba. Kochani, koniec programu. No tak. Moi drodzy, powiem tak. Mamy koniec programu. No i utknęliśmy z tą zagadką. Utknęliśmy z tą zagadką, już nie zdążymy tych zagadek na spostrzegawczość zrealizować. To jest ostatni dzwonek, ostatni moment na to, żeby, kochani, walczyć o te pieniądze. 8 tysięcy złotych nawet do wygrania. Kto sobie poradzi? Czekamy. 704-304-304. Już nie ma czasu też na rozwiązywanie, od razu powiem, tej zagadki. To jest czas dla tej osoby, której udało się odczytać wszystkie nazwy państw. Już czasu nie ma na rozwiązywanie, bo jest informacja, że jest koniec programu. Także to nie jest koniec zagadki, tylko kończymy dzisiejsze wydanie naszego programu. Zapraszam na program jutro. Tradycyjnie spotkam się z wami o godzinie 16:30, kochani. Także mam nadzieję, że będą prostsze zagadki. Mam nadzieję, że wy będziecie przed telewizorami. Ale teraz jeszcze przez momencik zostańcie i posłuchajcie, jak ktoś walczy za momencik ze mną o 8 tysięcy złotych. Może się uda, może ktoś wygra te pieniądze. Może w ostatniej chwili ktoś tutaj do mnie do studia wpadnie. Może w ostatniej chwili ktoś stwierdzi, a wiem, jakie to są państwa, wybiorę numer. Moi drodzy, no właśnie, bardzo ważna informacja. Czasami ten numer trzeba wybrać ponownie. Jak jest mało osób przed telewizorami i jak jest trudna zagadka, to nieraz, żeby trafić na otwartą linię, trzeba drugi raz ten numer wybrać. Jak jest prosta zagadka i wiele osób przed telewizorami, to zawsze ktoś się tutaj przebija. Teraz niestety, no zagadka jest trudna, jest to zagadka geograficzna. No, dodatek trzeba uzupełnić o literki, więc trzeba się jakimś sprytem wykazać. Więc tutaj przypuszczam, że 2-3 osoby może mają rozwiązaną tę zagadkę. Dlatego te osoby czasami muszą wybrać numer ponownie. Ale moi drodzy, naprawdę warto to zrobić, bo 8 tysięcy czeka. Te pieniądze tutaj czekają, one są tutaj cały czas obok mnie, kochani. Ja jestem gotowa, żeby ci te pieniądze wydręczyć, żebyś te pieniądze wygrał tutaj, wpadając do mojego studia. Tylko musisz wybrać ten numer, który jest widoczny na dole ekranu. Innej możliwości, żeby się tutaj dostać do studia, nie ma. Trzeba ten numer wybrać. 704-304-304. Moi drodzy, ostatnia szansa dla... Kto będzie bogatszy za momencik o 8 tysięcy złotych nawet? Komu się uda? Kto powalczy o te pieniądze? 8 tysięcy, kochani, te pieniążki tutaj na was czekają. Tylko ja czekam na osobę, która mi poda 5 nazw państw, która mi poda te wszystkie państwa, które tutaj obok mnie są. Ja jestem już przygotowana, żeby tę osobę usłyszeć. Uwaga! Moi drodzy, czekam. Jedna sprytna osoba. Kto to będzie? 704-304-304. I uwaga! Czekamy. Jedna osoba. Ktokolwiek. Sami słyszycie, że reżyser nas informuje, że jest koniec programu. Wszelkimi możliwymi sygnałami nas tutaj budzi. Ja was po prostu proszę, żebyście wybrali numer do studia, jeżeli oczywiście macie rozwiązaną zagadkę. Ktoś, kto nie ma rozwiązanej zagadki, niech tego numeru teraz nie wybiera. Niech nie blokuje otwartej linii. Teraz zapraszam tylko i wyłącznie osoby, które mają rozwiązaną zagadkę, które mają wszystkie 5 nazw. Czy taka osoba jest przed telewizorem, to się za chwilkę okaże. 704-304-304.
I uwaga. Czekam. Moi drodzy, za chwilkę się wszystko tutaj wyjaśni. Albo zakończymy program bez tego ostatniego zwycięzcy, albo za momencik wygrasz nawet 8000 zł. Tylko musisz mieć najpierw rozwiązaną zagadkę. Musi taka osoba po prostu być przed telewizorem, która sobie z tą zagadką poradziła. Czy taka osoba jest? Czy taka osoba teraz ogląda program? Ma włączony telewizor? No to niech chwyci za telefon i szybciutko wybierze numer do mojego studia. 704-304-304. I uwaga! Kto to będzie? Kto tu wpada? Czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. Kochani, jedna osoba, uwaga. I 8000 zł. Dla kogo? Kto spróbuje powalczyć? Czekam. I uwaga, kochani, szybciutko, jedna osoba, 8000 zł nawet, dla kogo? Kto gra? Kto wie, jakie tutaj mamy państwa? Kto rozwiązał tę zagadkę? Kto odczytał te nazwy? 5 nazw państw, komu się udało? Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna i uwaga, kto to będzie? Szybciutko. To się musi wydarzyć teraz, to jest błyskawiczna decyzja. Kto rozwiązał zagadkę? Teraz. Komu się udało? Kto wie, jakie tutaj są państwa? 704-304-304, uwaga. I? Kochani, szybciutko. Moi drodzy, musimy kończyć program, to jest ostatni dzwonek. Ja już mam tutaj pytankę, jestem przygotowana, żeby z kimś pograć o 8000 zł, ale jeżeli za momencik tej osoby nie usłyszę, to te pieniądze przepadają, ja je chowam do sejfu. Na jutro mamy inny budżet przeznaczony, także moi drodzy, to nie jest tak, że jeżeli te pieniądze wydamy teraz, to jutro nie będzie tych pieniędzy, będą inne. To są pieniądze przeznaczone na dzisiejszy program. Te pieniądze są do wygrania jeszcze przez kilka chwil. Umówmy się, że przez 3, dobrze? Panie reżyserze, możemy dać widzom jeszcze 3 chwile. Będę szybko liczyć. 3. 704-304-304 to jest numer do studia i tylko ten numer tutaj do studia prowadzi. I te 3 chwile to jest czas na wybranie tego numeru. 2. Kto tu wpada? Jedna osoba. 704-304-304. Dwie ostatnie chwilki mamy. I czekam. Jeden. Kto wybiera numer? Kto sobie poradził? Szybciutko, moi drodzy, bo czas się nam skończył. Za chwilkę reżyser nam pokaże, ile nam czasu zostało do definitywnego końca programu. Ale zanim to zrobię, ja bym chciała kogoś usłyszeć w studio. 704-304-304. Ile nam zostało czasu? Mamy minutę, zobaczcie, i 25 sekund. Zegar ruszył, za minutę 25 sekund kończymy program, także w tym czasie muszę Cię tutaj w studio usłyszeć. Mam nadzieję, że teraz właśnie biegniesz do telefonu, żeby wybrać numer tutaj do mojego studia. Czasami ten numer trzeba wybrać ponownie. Kochani, ale bardzo proszę, żeby wybierały ten numer osoby, które mają kompletną odpowiedź. Tylko osoby, które mają 5 nazw państw. Bo reżyser, zobaczcie, żadnej nazwy nie odpuścił. Mamy minutkę. Ja ten numer teraz rzutem na taśmę szybciutko podyktuję.
704, 304, 304 i zostało nam, uwaga, uwaga, 45 sekund. 45 sekund i kończymy program. Za chwilkę znikamy z ekranu, ale póki mnie widzisz, możesz zagrać o 8000 zł. Jeszcze przez 30 parę sekund. Pięć państw. Komu się udało? Kto rozwiązał zagadkę? Pochwal się swoją wiedzą, pochwal się swoim sprytem tutaj na antenie. 20 kilka sekund. Może warto jeszcze raz ten numer wybrać. 704-304-304. Moi drodzy, 15 sekund nam zostało. 14, 13, 12. Musimy kończyć. Ja za chwilkę będę musiała się z wami pożegnać. Czy ja tu kogoś usłyszę? 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, czekam. Czas się skończył. Kogo tu słyszę? Jedna osoba. 704, 304, 304, po raz ostatni. Uwaga. I? Czekamy. Kto? Kto tu wpada? Jedna osoba. Czekam. Czekamy. Kochani, szybciutko. I... Kto? Tak na ostatnią chwilkę. 704-304-304. Jedna osoba jest mi potrzebna teraz. Kto to będzie? Kto sobie poradził? Ja już jestem przygotowana, żeby z tobą grać 8000, tylko musisz tutaj za chwilkę wpaść do mojego studia. 3, 2, 1. I kogo tu słyszę? Jedna osoba? Szybciutko, kochani, bo za moment znikam z ekranu. Jeszcze póki mnie widać, możesz wygrać 8000 nawet, ale musisz teraz dostać się tutaj do mnie na antenę. Rzutem na taśmę 704, 304, 304. To jest ostatni moment. Tylko osoby, które mają 5 nazw, dzwonią. I czy kogoś tutaj usłyszę? Jejku, kochani, no szybciutko. Moi drodzy, czekam. Jedna sprytna osoba jest? Jeżeli nie ma takiej osoby, to ja się muszę z wami pożegnać. Moi drodzy, bardzo bym tego nie chciała, żeby tutaj nikt do mnie nie wpadł. Jedna osoba. Ktokolwiek? Rzutem na taśmę. O, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie się zapytać, czy pani za mnie wyjdzie może. Wie pan co, no niestety mam już narzeczonego, także, ale bardzo dziękuję za propozycję. Może niech pan próbuje u innych koleżanek, które tutaj prowadzą program. Kochani, poproszę odpowiedź, poproszę odpowiedź. Panie, Chiny, Egipt, Turcja, Holandia. Wystarczą trzy, wystarczą. Dziękuję bardzo, gratuluję. No troszkę mnie pan tutaj zaskoczył tym stwierdzeniem. Proszę pana, będziemy teraz grać o bonus. Zobaczymy, czy uda się panu wygrać 8000 zł. Jakiego państwa stolicą jest Wilno? Oj, nie wiem. Szybciutko, proszę strzelać. Wilno, Wilno, Boże, coś tam było, no. Tym żartem się tak przyjąłem i... Nie wiem. A teraz to pan w żart obraca, tak? Dobrze, szybciutko. Strzela pan? Nie, nie będę strzelał już. No dobrze, to w takim razie ja odpowiem na to pytanie. Oczywiście jest stolicą Litwy. Gratuluję wszystkim moim zwycięzcom dzisiejszym. Widzimy się jutro.